Dziś jest czwartek, 30 listopada, święto świętego Andrzeja Apostoła. Według świadectw Ewangelii Andrzej był pierwszym powołanym przez Jezusa i tym, który przyprowadził do Jezusa Szymona Piotra. Męczennik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jego imię oznacza mężny, dzielny, odważny. Jest on dla mnie szczególnie ważną postacią, gdyż wybrałem go jako patrona podczas bierzmowania. Parę lat później Bóg włożył w moje serce pragnienie stworzenia męskiej wspólnoty, męskiej społeczności i tak powstała Droga Odważnych. Zapraszam Cię, byś z odwagą wsłuchiwał się w dzisiejsze słowo. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi: Ty jesteś sługą moim, Izraelu. W tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem. Próżno się trudziłem. Na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Prorokowi Izajaszowi przychodzi działać w bardzo burzliwym czasie wojen spowodowanych wzrostem militarnej potęgi Asyrii mniej więcej w 8 wieku przed Chrystusem. Dzisiejsze czytanie to fragment drugiej pieśni o słudze Jahwe. W tym fragmencie słyszymy o wybraniu proroka, o tym, że od samego początku jego posłannictwo było w sercu Boga. Izajasz jest przekonany o swoim posłannictwie, o tym, że to co robi, a działa przecież w niełatwych czasach, jest z Bożej woli, to Bóg go prowadzi, to Bóg go strzeże i jego działanie ma prowadzić do powiększenia Bożej chwały. Ta pieśń mówi również o Mesjaszu, o tym, który w pełni będzie działać zgodnie z misją i wizją, którą powierzył mu Bóg. Każdy lider, przywódca, ten, kto prowadzi innych, musi wiedzieć, że to, co robi, ma znaczenie dla Boga. Izajasz nie był przyjęty przez współcześnie mu żyjących. Dopiero 200 lat później, podczas wygnania do Babilonii, jego przesłanie zostało na nowo odkryte i przyjęte, ponieważ tak dobrze objaśniał historię Izraelitów, a zarazem jego nauczanie ożywiało nadzieję na przyszłość, zapowiadając przyjście Mesjasza. Psalm 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. List do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak to jest napisane? Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa. Dzisiaj święty Paweł w liście do Rzymian przypomina nam, że wiara to nie wypełnianie prawa, to nie czynienie dobrych uczynków, ale po pierwsze to jest to, co mam w sercu i to, co wyznaję moimi ustami. Dzięki Jezusowi zbawienie stało się dostępne dla każdego. Uczynki nie gwarantują nam zbawienia, ale potwierdzają naszą miłość. Zbawienie jest darmowe, jest z łaski. Święty Paweł wskazuje nam na jeszcze jedną ważną rzecz. To, co rodzi się w sercu, kształtowane jest przez słowo. Wiara rodzi się ze słuchania. Pytanie, które warto sobie zadać, czy to, co słucham, jest słowem Chrystusa i czy to, co wypowiadam, jest wyznaniem mojej wiary, mojej miłości do Boga. Ewangelia według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje apostołów. Jezus od początku jest wśród ludzi, blisko ludzi, zna ludzi. Od początku swoją misję buduje, chcąc zaangażować w to innych. Chociaż jako Bóg mógłby zrobić to wszystko sam. To, co niezwykłe, to to, że dobrze zna ich tożsamość, wie, że są rybakami i na tej tożsamości buduje ich posłannictwo. Uczynię was rybakami ludzi. Niezwykła jest reakcja apostołów, którzy natychmiast wszystko zostawiają. Wiara rodzi się ze słuchania, a oni usłyszeli Chrystusa i poszli za Nim. Bóg zaprasza nas do współpracy, wydobywając z nas to, co jest w nas najlepszego. On nas zna, buduje naszych talentach, umiejętnościach, zasobach, pragnieniach, marzeniach i na tym, co jest nam bardzo bliskie. Jeśli usłyszymy Jego głos i pójdziemy za Nim, będziemy szczęśliwi.